Farmakovigilance to jest monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii. W skrócie, w bezpośrednim tłumaczeniu. W praktyce wszystkie działania, jakie są podejmowane celem monitorowania, jakie działania niepożądane po lekach występują oraz w jaki sposób możemy je minimalizować bądź przeciwdziałać. Najważniejsze jest zgłoszenie. Jeżeli wystąpiła jakaś niekorzystna reakcja, którą nazywamy działaniem niepożądanym leku, istotne jest, aby osoba, która doznaje tej reakcji, przekazała tą informację dalej swojemu lekarzowi, farmaceucie, albo do stosownego organu regulacyjnego, urzędu rejestracji, bądź do wytwórcy danego leku. Potem ta informacja jest rejestrowana i analizowana. Eksperci w danym obszarze terapeutycznym są w stanie określić, czy ta reakcja, która wystąpiła, jest faktycznie związana z tą terapią, z tym lekiem, czy jest wynikiem jakiegokolwiek innego działania. Jeżeli jest to związane z lekiem, wówczas zastanawiamy się, czy jest to znana reakcja, opisana w dotychczasowych źródłach, czy jest to coś nowego. Jeśli nowego, faktycznie skutki mogą być istotne, ponieważ wymaga to dalszej analizy, a także uaktualnienia różnego rodzaju dokumentacji medycznej, na przykład ulotki lekowej, charakterystyki produktu leczniczego. Jest to szczególna innowacja, nasza wiedza na temat leku się wzbogaca i przez to też możemy minimalizować skutki takich nowych działań niepożądanych, wiedząc, że one mogą wystąpić. Możemy dopiero wtedy to ryzyko starać się obniżyć. To jest system ciągły, więc tak jakby wszystko zależy od tego, co faktycznie dzieje się z lekami. Nie możemy nigdy przewidzieć, co wydarzy się jutro, natomiast naszym celem jest to, aby jak najwięcej realnych zdarzeń, tych działań niepożądanych, które faktycznie występują, monitorować. Krótko mówiąc, optymalną sytuacją jest taka, że każdy pacjent, który doznaje działania niepożądanego i lekarz, który się dowiaduje, faktycznie to zgłasza. To jest optimum. Gdzie jesteśmy w tym momencie? Gdzieś na początku tej drogi. Więc celem jest to, aby faktycznie ten compliance raportowania, zgłaszania był poprawny, a potem możliwość analizy i dotarcia do konkretnego pacjenta i lekarza z poradą, jak temu przeciwdziałać, był też adekwatny.